Ja myślę, że jeśli jest co pokazywać, jeśli kobieta ma atuty, a każda z nas je ma, to warto je pokazywać. Dlaczego nie? A mi z tego względu, że jestem w sporcie od wielu lat, od 19 lat, to temat ciała jest dla mnie tak naturalny. Nie wstydzę się tego. Mam akceptację do swojego ciała i jeśli ktoś lubi się pokazywać, to dlaczego nie? Myślę, że fajne jest to też, że my kobiety w sporcie możemy też pokazać swoją kobiecość i przełamać stereotyp tego, że sportowiec to jest tylko krew, pot i łzy, ale także pokazać się z tej drugiej strony, że jesteśmy też kobietami wrażliwymi, delikatnymi, kobiecymi. Pięknymi przede wszystkim. No, obie z Sylwią, muszę przyznać, patrzyłyśmy tak na koleżankę w szatni i nie mogłyśmy oderwać wzroku. Jest tak piękną, apetyczną kobietą, że naprawdę grzechem by było nie pokazać takiego ciała, jeszcze tak tańczącego. No, dziewczyna rewelacyjna. Po prostu jak ja bym była facetem, padła.